Wzór bąbelków robionych na szydełku to bardzo prosty wzorek, a jednocześnie bardzo efektowny. Jak widać, jest to dosyć przestrzenne, gdyby spojrzeć na to w ten sposób. Jest to też wzorek, który daje nam bardzo duże możliwości własnego ułożenia tych bąbelków. Jak widać tutaj, ja układałam je paseczkami, oddzielając trzema, czasami pięcioma, różnej szerokości paskami słupków lub półsłupków. Również mamy wpływ na to, jak będą ułożone same bąbelki, czy będą ułożone bardzo ścisło, czy troszeczkę rzadziej, i dokładnie to samo w tą stronę. Spróbuję to wszystko pokazać, ale najpierw spójrzmy, jak zrobić sam bąbelek w takiej podstawowej formie. Mam tutaj przygotowany paseczek, bazę, na której będę robiła bąbelki w takim dość ścisłym układzie. Co to znaczy? To znaczy, że mam tutaj liczbę podzielną przez 4 plus 3, czyli zrobię sobie 3 półsłupki bąbelek, 3 półsłupki bąbelek i na końcu bąbelek i końcowe 3 półsłupki. Da to dokładnie taki efekt, jak ten, który był tutaj. Ciekawostką w tym wzorze jest to, że bąbelki robimy po lewej stronie. Dlaczego po lewej stronie? Ponieważ wtedy one się po prostu automatycznie wypychają w drugą stronę, w tą dobrą stronę, i nie musimy się nad tym za bardzo zastanawiać. No to zaczynamy. Jeszcze tutaj podkreślę, ja mam tutaj zrobiony ten techniczny bazowy rządek słupkami, ale oczywiście można go też zrobić półsłupkami, jeżeli chce się mieć te bąbelki już na samym brzegu. Zaczynamy od 3 półsłupków, oczywiście tutaj mamy brzegowy. I po tych 3, czyli mamy to, co jeszcze z łańcuszka, pierwszy, drugi, razem 3 i robimy bąbelek. Bąbelki robimy słupkami, będziemy się wbijać w następne oczko łańcuszka, czyli zawijam, wbijam się w oczko łańcuszka, przeciągam i uwaga, to nas na razie nie interesuje. Interesuje nas tylko to, co dotyczy tego słupka. Przeciągam przez 2. Znowu nawijam nitkę na szydełko, wbijam się dokładnie w to samo miejsce, przeciągam i znowu pierwsze 2 teraz nas nie interesują. Będziemy nitkę przeciągać tylko przez 2 skrajne. 2 razy już mam. Za mało, żeby powstał fajny bąbelek, więc znowu nawinęłam, przeciągnęłam. Teraz 3 nas nie interesują, ja je sobie przytrzymuję. Mam już 3 zrobione, to jest jeszcze z poprzedniego półsłupka, cały czas za mało. Od razu powiem, że zrobimy 5 albo 6. 4, cały czas wbijam się dokładnie w to samo miejsce. 5 i cały czas przeciągam nitkę tylko przez 2 pierwsze. I jeszcze uda mi się wbić 6. To troszeczkę zależy od tego, jakiej grubości wełenkę mamy. Jeżeli ona jest bardzo gruba, to może się okazać, że już przy 5 będziemy mieć duży problem, żeby się tu wbić. Ja już przepraktykowałam, 6 jest ok. I teraz zobaczcie, co mam. Oczko łańcuszka jeszcze z poprzedniego półsłupka. Tutaj mam 6 słupków, ale nie zamkniętych. I teraz przychodzi ten moment, kiedy muszę je zamknąć. Czyli nitkę na szydełko i przeciągam przez wszystkie. Powolutku, żeby mi ona spokojnie wyszła. I teraz to, co nam ten bąbelek wypchnie, to jest następny półsłupek. Musimy sobie spokojnie spojrzeć. To było oczko łańcuszka, w które się wbijałyśmy przed chwilą 6 razy. Teraz się wbijemy w kolejne. Bąbelek nam się samodzielnie w zasadzie złoży. Wbijamy się w następne oczko łańcuszka. Przeciągamy. I przeciągamy przez 2. I teraz ważny moment, dociągamy sobie. Bąbelek jest po drugiej stronie, zrobił się sam. To był pierwszy półsłupek, który jest jeden z 3 między bąbelkami, czyli mam pierwszy, drugi, trzeci i znowu robię bąbelek. Uwaga, skoro tu się zdecydowałam, że robię go z 6 słupków, to dokładnie to samo będę musiała zrobić tutaj. Czyli znowu nawijam,
wbijam się w następne i kolejne 6 razy będę się wbijała cały czas w to samo oczko. Zawsze przeciągam nitkę przez to, co mam na brzegu podwójnie, czyli przez 2, dotyczące tego słupka, który akurat robię. I uwaga, zrobiłam błąd. Wbiłam się nie w oczko łańcuszka, tylko między słupki poprzedniego rzędu. Wyrzucamy. Takie błędy to niekoniecznie. I wbijamy się poprawnie pod oczko łańcuszka. Jeżeli tu jest problem z przeciągnięciem, to przytrzymujemy sobie pozostałe i przeciągamy dokładnie przez 2. To było 5 i jeszcze 1. Ten ostatni już może być problematyczny, ponieważ mamy już tam dosyć dużo. Znowu przez 2 i zamykamy. Sprawdzamy znowu. To było oczko łańcuszka, w które się wbijałyśmy do tej pory. Następne jest tutaj i robimy pierwszy półsłupek dzielący. Dociągamy. I tym sposobem 2 bąbelki już są. Rząd bąbelków zrobiony. Lewa strona wygląda w ten sposób. Może niezbyt ciekawie, natomiast prawa strona wygląda już tak jak powinna, czyli mamy bąbelki, które zrobiły nam się naprawdę same. Nie trzeba było pilnować tego, żeby się ładnie układały. Powiedziałam, że jest to bardzo elastyczny wzorek, który łatwo zmodyfikować. W tym momencie już można zobaczyć, że jeżeli chcemy, żeby bąbelki były rozłożone nieco rzadziej na tej linii, to wystarczy dodać tutaj pewną ilość półsłupków. Zrobić ich nie 3, a 5 albo nawet 7. Natomiast jeżeli chcemy, żeby one były naprawdę gęsto, czyli później to, co zrobimy na szydełku, składało się tak naprawdę z samych bąbelków, to wtedy zostawiamy między bąbelkami jeden jedyny półsłupek. Nie 3, tylko 1, ale wtedy będzie to naprawdę raz, że włóczkożerne i tak ten wzorek jest dość włóczkożerny, a po drugie będzie nam się robiło, no dość będzie to wymagające, jeżeli będziemy robić w zasadzie same bąbelki. Po lewej stronie były robione bąbelki, co robimy natomiast po prawej stronie? Po prawej stronie będziemy robić rządek półsłupków. I znowu od razu uwaga, jeżeli ktoś chce, żeby te bąbelki były rozłożone nieco mniej gęsto, to robi nie rządek półsłupków, tylko rządek słupków. Wtedy one troszeczkę odejdą od tej linii niżej. Ja sobie zrobię rządek półsłupków, bo chcę, żeby jednak leżały w miarę blisko siebie. Wiem, że tu mam bąbelek i oczko łańcuszka, tak jakby od tego bąbelka, to jest zazwyczaj to najdłuższe oczko. To normalne, ponieważ mam tutaj zamknięte 6 słupków. Między nimi widzę 1, 2, 3 oczka łańcuszka pozamykane na półsłupkach. I będziemy musieli troszeczkę pilnować, żeby wbić się w każde oczko, które tutaj widać. Szczególnie w oczko tuż przed bąbelkiem, ponieważ one jest rzeczywiście są ścisłe, te oczka. Czyli spróbujmy. Pierwszy, jak zwykle, łańcuszek i wbijamy się w drugi. W trzeci, ten tuż przed bąbelkiem, czyli uważamy, żeby w niego trafić i żeby go nie pominąć. Następnie w oczko łańcuszka, które jest tuż za bąbelkiem. Zobaczcie, że ja sobie w zasadzie trzymam to tak, żebym bardziej widziała lewą stronę niż prawą. I znowu. Jedno, drugie, trzecie, tuż przed, bardzo ścisłe, trzeba uważać, żeby się w nie wbić, dosyć duże oczko bąbelka i tak po kolei. Jeżeli ktoś chce zrobić to jednokolorowe, to kolejne rządki będzie robił dokładnie w tym samym kolorze. Natomiast ja za sekundkę pokażę, że zmiana koloru nie jest żadnym problemem i zrobię to sobie w paseczki. Co ważne, zmiana koloru następuje w rzędzie z bąbelkiem, czyli robimy sobie tutaj jeszcze spokojnie kolor ten podstawowy, ten pierwszy, a następny dopiero będziemy robić w innym kolorze. Przesuniemy też bąbelki, żeby one nam się układały jak najgęściej. Już to pokazuję. Ostatni bąbelek
i 3 półsłupki. Ten ostatni jest wbijany już nie w oczko łańcuszka, tylko nieco dalej. O, mamy. Zobaczcie teraz, co się będzie działo z naszymi bąbelkami. Nie będziemy ich robić dokładnie na tym samym oczku, ponieważ wtedy one by nie układały nam się tak gęsto. W następnym rządku bąbelek przesuniemy tu, czyli między bąbelki poprzedniego rzędu. I nie będę robiła bąbelka tu na samym brzegu. Oczywiście można, ale wtedy on będzie już wychodził tak jakby poza nasz fragment robiony na szydełku, więc ja sobie po prostu wrzucę bąbelki między. Zmieniam kolor. Przy tego typu wzorach grubość włóczki musi być bardzo zbliżona, najlepiej gdyby była dokładnie taka sama. Zmieniam kolor, a przy okazji pokażę, co zrobić, żeby później nie chować nitek, tylko schować je od razu. Nowy kolor, tutaj sobie trzymam, przeciągam nowy kolor, zostawiam go około 2,5 cm do 3. Na razie sobie przytrzymuję obie niteczki, czyli tą poprzednią i skłębka, i robię sobie jedno oczko łańcuszka, które odpowiada mi pierwszemu półsłupkowi. Dociągam sobie to wszystko i teraz tej nitki nie będę obcinała, ponieważ ja chcę robić w paseczki, ale gdyby ktoś chciał zmieniać kolor bąbelków za każdym razem, to obcina również tą nitkę, też mniej więcej na taką samą długość, i składa ją razem z tą. Ja chcę ją zostawić, więc ona mi tutaj będzie wisiała. Natomiast co robimy z tą nitką? Będę ją od razu wrabiała w rządek, żeby ona mi zniknęła i żebym później nie musiała jej chować. Zaczynamy od półsłupków. Zobaczcie, co się dzieje. Ja tą nitkę wbijam się w oczko łańcuszka, a nitka leży tak jakby tuż obok tego oczka. I jak przerobię ten półsłupek, to ta nitka mi ginie w środku tego półsłupka, który właśnie robię. Ze względu na to, że kolor tej nitki jest identyczny jak kolor półsłupków, które powstają, to nie ma najmniejszego problemu, ponieważ jej w ogóle nie widać, a nie mam później nitki do chowania. Nie rozpędzajmy się za bardzo, zobaczmy, gdzie mamy zrobić nasz bąbelek. Bąbelek pojawi się na środku między bąbelkami, czyli na tym oczku. Bąbelek, bąbelek, to jest moje nowe miejsce, czyli widzę, że jeszcze muszę zrobić jeden półsłupek, a na następnym oczku łańcuszka już bąbelek. Nadal chowam moją nitkę, układając ją na łańcuszku i tutaj tak samo. Zaczynam robić bąbelek, dokładnie tak samo, budując go z identycznej ilości słupków, pamiętając, że nie zamykamy wszystkich słupków, zamykamy tylko ten, który aktualnie robimy. 2, 4, 6. Wszystkie mam, zamykam i wbijam się w następne oczko łańcuszka. Uwaga, nie przegapmy go, bo ono jest tuż przy bąbelku. Nadal nitkę chowam, tą niebieską, ona mi sobie tutaj leży. Dociągam, mam nowy bąbelek. To był pierwszy półsłupek. Robię drugi i trzeci i automatycznie znajduję się między bąbelkami poprzedniego rzędu i robię następny. Tak samo, ta sama liczba słupków, wbijam się dokładnie pod oczko łańcuszka, nie między słupki poprzedniego rzędu. Ostatnie mogą być już problematyczne. Pierwsze to jeszcze z półsłupka, 2, 4, 6, wszystko się zgadza. Zamykam i wbijam się z następnym półsłupkiem, jednocześnie wypychając bąbelek. Zobaczcie, jak to wygląda. Nasze bąbelki są ułożone między sobą. I wygląda to mniej więcej tak, jakby cała ta dzianina składała się z samych bąbelków. Są przerwy między nimi dosyć duże. Ale przypominam, że to, jak gęsto zrobicie bąbelki, zależy od Was. Przypominam Wam też, że możecie oczywiście między rzędami bąbelków wrzucić dowolną ilość rzędów słupków, półsłupków i wszystkiego, co Wam przyjdzie do głowy. Pamiętając oczywiście o tym, że
jeżeli ustalicie, co ile z półsłupków robicie bąbelek, to należałoby przynajmniej tam, gdzie bąbelki się dotykają, tego się trzymać. Bo oczywiście, jeżeli robicie przerwy, to w następnym takim powtórzeniu bąbelków można sobie pozwolić na to, że one będą rzadziej lub gęściej. Uprzedzam też, że wzorek jest dosyć włóczkożerny ze względu na te wystające bąbelki. Ale dzięki temu doskonale sprawdza się, żeby wyrobić resztki.